dochodów i wydatków całej kwoty na ten projekt, jednak wkład własny jest w wysokości 229 tysięcy. Co zabezpieczamy. Udział 750 administracja publiczna i urzędy wojewódzkie. Płace i pochodne od wynagrodzeń BHP 224 1039 zł, wydatki ewidencji i Urzędu Stanu Cywilnego, w tym opłaty za licencję na programy komputerowe 24 tysiące. Rady Miast, i tu są diety i wydatki rzeczowe, 121 tysięcy 900. A ile wydaliśmy w roku 2011 na wszystkie te posiedzenia Rady? To musiałabym zostawić, bo ostatnio zwiększaliśmy plan pobrania środków. Ile? Także...2 667 183. Ekwiwalent. Drodzy Państwo, tutaj mówiąc o płacach i pochodnych, już mówimy, że uwzględniamy, że na pewno do miesiąca czerwca robimy wszystko, żeby nie zatrudniać osób na te wakaty. Czyli z tej kwoty jeszcze zaoszczędzimy, bo tutaj jest uwzględnione. Tu są uwzględnione, natomiast my musimy wypracować oszczędności w związku z tym, że przechodzą nam wydatki z roku 2011. Jesteśmy tego świadomi i szukamy oszczędności, w związku z czym my w budżecie już tym, który będziemy uchwalać, mam nadzieję, że do końca roku, no to zostanie tutaj już przesunięte. Proszę? Duża kwota? No kwota to jest rzędu około mniej niż 200 tysięcy na tutaj oszczędności. Ale nie, przechodzi na następny rok. Trudno nam jeszcze nie wiadomo. W tej chwili, bo to jest dopiero, no, ale nie 1,5 miliona w tym roku. Zobaczymy, na pewno nie będzie to też kwota mała. Zobaczymy ile. Jeśli chodzi o wydatki, które przejdą, no to dopiero, no nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, bo to na pewno kwota będzie nie. No nie. Ekwiwalenty środki czystości 4 tysiące, BHP w zakładzie pracy 15 tysięcy, media urząd tutaj 80 tysięcy, wydatki rzeczowe 220 tysięcy, materiały informatyczne 77 tysięcy 500. Drodzy Państwo, wydatki rzeczowe mówimy o, powiedzmy, tych materiałach biurowych oraz o środkach czystości. Tarek, tutaj komputery są w osobnej kwocie. 77 materiały informatyczne. Tu są zakup gazet, znaczy pocztowych. Tu się oszczędności coś nie da. Opłaty pocztowe. Opłaty gazety pocztowe. Codzienne, zakup znaczków pocztowych, opłaty pocztowe za listy polecone, które są też wysyłane, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, pieczątki, szkolenia, opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych, ogłoszenia w gazetach, zakup druków, później zakup różnych środków czystości, legalizacja gaśnic, delegacje służbowe, utrzymanie i konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja alarmu, porządkowanie archiwum. Bo 220 tysięcy to jest niemała kwota. Powiem tak, że planowaliśmy 300, pani skarbnica, 100 tysięcy. Brawo dla pani skarbnicy. Wzięła. To naprawdę planowaliśmy, proszę państwa, na podstawie bieżących wydatków. Także tutaj bardzo dużo nas kosztuje korespondencja, którą wysyłamy do stron. Ponieważ jeżeli robimy to za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, to jest 8,50 jeden list. A jeśli są zwroty, to drugie tyle. Tak.
Czy urząd tak bardzo dużo pobiera tych mediów, że 80 tysięcy? To potężna kwota, to jest 115 wszystkie domy ludowe, a urząd 80. Kubaturę wydaje się, co zajmuje. Stary budynek. Drodzy Państwo, no ogrzewanie. A czy mamy na weekendy takie automatyczne? Jest zamykany, pani Stasia po południu całkowicie wygasza te... To jest gniazdko i po prostu się wyłącza. Drodzy Państwo, ponieważ... w poniedziałku jest po prostu zimno, no bo zanim się nagrzeje... Ponieważ, no to jest ten urząd, ponieważ my w tej chwili zagospodarowujemy pomieszczenia po zmarłej pani Migoniowej, powiem, no tak nam się udało troszkę, jak to mówią, udało nam się, że 80% 32 tysiące dostaliśmy jakby dotacji, które możemy wykorzystać na remont tych pomieszczeń. Dostaliśmy na te 32 tysiące dostaliśmy z pomocy społecznej, gdzie powiedzmy na zorganizowanie czy tam na adaptację pomieszczeń, na rozmowy intymne, nazwijmy to, z tymi osobami, tak, które do pomocy przychodzą. I my z tych pieniędzy korzystamy, te pomieszczenia są tam remontowane. Powiem Państwu, no myślę, że piękne pomieszczenia będą, ponieważ tam była instalacja gazowa, tą instalację żeśmy utrzymali tak jak jest. Zrobiliśmy, zamontowany jest nowy kocioł centralnego ogrzewania na ciepło funkcyjnym, w związku z tym może i część pomieszczeń, które są zasilane na dzień dzisiejszy, ogrzewane prądem, stamtąd zasilimy, bo tak instalację kombinowaliśmy, żeby przygotować. Także jedna gałązka tutaj w kierunku tych pomieszczeń, co siedzi. Pomoc społeczna, pan Marek Trela i pani Kura, najprawdopodobniej będzie można mówi zasilić z tego kotła, bo to oszczędności węgla. Następny rozdział 745, kwalifikacja wojskowa, to są środki, które z dotacji są przesunięte na kwalifikację wojskową, 700 zł. Dział 750-75, promocja jednostki samorządu terytorialnego. I co to jest? Jarmark Kasztelanii Wojnickiej 68 900 i promocja gminy 20 000. Ten jarmark jest w ramach projektu LGD i zwrot części środków będzie w roku 2013. Tak? A jaka kwota? No jest 89 tysięcy, prawie 100 tysięcy. Nie, 68 tysięcy. Około 70%. No ale 20 tu jest. Nie, 69. 25 tysięcy jest zwrotu dofinansowania do tego projektu. Ale do tej kwoty czy w tej kwocie? Do tej. To jest całość. Aha. 68 900 jest całość. Będzie refundacja 2013. 25, więc około 50... 25 tysięcy. 40 tysięcy jest. No ale. Nas to stać, ale wydatko. Sami wiecie, jaka mizeria jest budżetowa. No. Wszystkiego rezygnujemy. Nawet tu nikt się za bardzo nie upiera. Czy wy tego też nie zrobiliście? No, wszystkiego. Ale? No, wszystkiego. Tak, tak. Drodzy Państwo, to od Państwa zależy. Ja byłem zakończony na tych fasolowych dożynkach, tam miałem zaproszenie. Pierwszy pan burmistrz mówi tak. Proszę Państwa, w związku z tym, że jest tak krucho z finansami, mamy tylko dwa zespoły ludowe, musimy, tym się tylko posiłkujemy, będzie lepiej, będziemy inaczej organizować program. To bo, mówiąc prawdę, to jest no... To jest 50 tysięcy. To jest ponad 50 tysięcy tutaj, które ja nie zabiegam, żebyście mnie je tu przekazali dalej. Tylko po prostu wyjdzie taka sytuacja, że jakby przyszło mi wybrać między tym, a tą, co nam tu wypadnie, no to, to bym wybierał to, co jest konieczne. Drodzy Państwo, ja powiem tak, nie planujemy praktycznie żadnych innych imprez tutaj na terenie Wojnicza, bo uważam, że zupełnie przewidujemy inny rozmiar dożynek, bo uważam, że może je bardziej, te uroczystości dożynkowe sprowadzimy do uroczystości kościelnej. Nie planujemy żadnych dni Wojnicza, bo jeżeli już to ten jarmark, jeżeli wejdzie, powiedzmy, to będzie później niegdyś zastępował te dni Wojnicza. No, jak Państwo uważacie, bo na pewno jest to
kwota rzędu tych 400 000. To znaczy ja bym to widział jeszcze inaczej rozwiązać. Można zrobić, ale na razie to zdjąć, a gdy zajdzie potrzeba, to przecież mamy rezerwę budżetową. Bo tam będą jeszcze ciekawsze rzeczy. Ale tak jak mówię jeszcze, że ja mam około 15 kuratorów. To zróbmy przerwę i spotkamy się. Ja przychodzę tak jak przychodzę. Bo prawdę mówiąc, kiedy tego roku były dni wojniczkie. Były dożynki, były niewolnicy, była wiklina, było tych imprez różnych. Ja nie mówię, że tam bym przeszkadzał komuś, jak to chce robić. Tylko każdy chciałby, żeby z tej gminy, chociażby w minimalnej kwocie, żeby to też było dofinansować. To znaczy, proszę Państwa, też żebyście wiedzieli, jest to tego rodzaju dla nas o tyle problem. Jest o tyle problem dla nas w tej chwili z chwilą zdjęcia tego, że myśmy złożyli wniosek przez lokalną grupę działania Dunajec Biała i ten wniosek po wstępnej, że tak powiem, ocenie poszedł do Urzędu Marszałkowskiego. I został najwyżej oceniony. I został najwyżej oceniony, ale to już jest jak gdyby abstrahuje od tego. Drodzy Państwo, no wreszcie ktoś pisze dobre projekty. Drodzy Państwo, i klima na czwartym miejscu. Też był. Ale też dwie imprezy. Łopoń dostał dwie dotacje. Ale i dano się dwie dotacje. Proszę Państwa, radny Wróbel jeszcze chce zacząć. Ja powiem w ten sposób, faktycznie kiedy był pisany projekt do Jarmarku, to nie do końca też żeśmy się wszyscy spodziewali, że sytuacja jest taka, jaka jest, prawda? Bo jest dosyć dramatyczna. Projekt to jest projekt na imprezę, która jest imprezą zupełnie o innym profilu. To jest impreza w dużej mierze miała być, takie przynajmniej są założenia, imprezą edukacyjną. Imprezą edukacyjną dla społeczeństwa, dla dzieci i młodzieży. Oczywiście to Państwo decydują. I uczciwie trzeba przyznać od razu, bo jak uczciwie stawiamy sprawę, to trzeba od razu powiedzieć w ten sposób, że zwrot z LGD to jest zwrot na takich zasadach, że w roku 2012 to gmina w całości wykłada. Bo są środki inne, gdzie się wykłada z miejsca, gdzie dofinansowanie jest od razu. Tutaj tego dofinansowania nie ma od razu. Także no to jest do przemyślenia oczywiście, czy w tym momencie najnormalniej w świecie nas na tą imprezę stać. Ale już poszło. Albo czy nas stać po prostu w ogóle na imprezę. Nas stać na przykład na imprezę w mniejszym. Może inaczej, czyli oddźwięk społeczny w mniejszym wymiarze. Będzie właściwie, jak tutaj będziemy organizować. Że stawiamy uczciwie sprawę w tym momencie, że bo jest to oczywiście projekt, to nie jest projekt firmowany przeze mnie w tym momencie, tylko oczywiście został przygotowany przez urząd, bo urząd tutaj ma przede wszystkim możliwości finansowe, jest stroną oczywiście, jeśli chodzi o finansowanie i zabezpieczenie, prawda, bo w wszelkiego rodzaju tego typu środkach unijnych. Natomiast jak powiadam, no jeżeli uznajemy, że w tym momencie jest to niekonieczne czy niepotrzebne, to jak najbardziej, bo nie ukrywamy, że w tym momencie społeczeństwo odbiór, jak już tutaj Państwo wspomnieli, dni wojnicze, gdzie wydaliśmy 79 tysięcy, no to jest taki, jakie jest. Mhm. Tutaj już może nie będziemy się zastanawiać na tym bardziej, że podejrzewam, że jakieś wnioski z tego typu będzie miała komisja rewizyjna, bo się przygląda temu, jak to zostało skonstruowane. A czy planuje się jakiś przychód z tego jarmarku? Nie możemy planować przychodu, dlatego że jest to, że w strategii LGD, i tutaj pani Bernatka Polek, jakby była, to by Państwo najlepiej. Dochodów nie może mieć. W strategii LGD my nie możemy traktować imprezy finansowanej z Unii Europejskiej jako imprezy dochodowej. Jak gospodarka komunalna. Nie możemy planować jeszcze innych w postaci. Tak, to znaczy powiem inaczej, bo przepraszam, można się sekundę. Oczywiście inaczej powiem w ten sposób. To znaczy możemy założyć sobie, bo... Ale gmina może na tym zarobić. Sekundę. Znaczy możemy założyć sobie oczywiście, że zakładamy, że gmina finansuje imprezę, prawda? Ale to oczywiście w przypadku imprez organizowanych przez LGD wcale nie wyklucza sytuacji, że będziemy mieli na to sponsorów, prawda? Absolutnie, bo tutaj Unia absolutnie tego nie obostrza, bo jak wiecie, ostatni na przykład turniej rycerski w Dębnie
był praktycznie w większości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i dlatego zmieniono nazwę, bo do tej pory to był tam turniej o warkocz tarłówny, a teraz to były Europejskie Spotkania Rycerskie. Znaczy też, żebyście Państwo rozumieli. No ale za stragany wzięli pieniądze. Wzięli, nie, na tak, pewno to... powiedzmy oni tam jakiś dochód czy tam dofinansowanie z tego tytułu tak, mieli i tutaj my również to, co powiedzmy w założeniach było, również przewidujemy coś takiego. Drodzy Państwo, to nie jest impreza typu zespół nowoczesny, który tam, jak to mówią, szatki druci będą grali, absolutnie, tylko to jest impreza typowo historyczna, impreza może nie, no, porównywalna do turnieju rycerskiego. Ja może coś dwa takiego. Słowa, bo wiem, że jest późna pora, ale powiem dwa słowa, jak jest profil. Profil był taki, że mieli być przede wszystkim rzemieślnicy zapraszani. Tak, rzemieślnicy zapraszani. Są to głównie zajęcia edukacyjne, z rzemiosła, z historii. Jest to w założeniu poprzedzone konferencją popularno-naukową dla mieszkańców Wojnicza i zupełnie profil imprezyjny, profil imprezy interaktywny, gdzie przede wszystkim młodzież, dorośli. Dlaczego tylko młodzież? Dorośli mogą dotknąć tego, co się w średniowieczu działo, co jest związane z rzemiosłem, handlem i tak dalej. No jak powiadam, no taki był profil. Plany były robione od jakiegoś czasu, no ale mówię, na koniec nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak sytuacja budżetowo-finansowa się rozwinie, no bo do nas jakby też można było... Znaczy, drodzy Państwo, no w jaki sposób też byliśmy przez LGT, powiedzmy, zachęcani, bo mówią, no zróbcie jakąś imprezę, planowaliście, są pieniądze na to, no i siadła grupa ludzi, napisała wniosek, no napisała ten cały program na tyle, mówię, dobrze i na bazie, powiedzmy, że to jest impreza typowo taka edukacyjno-historyczna, że z wszystkich wniosków wniosek ten dostał najwyższą ocenę, no i teraz no, możemy się zastanawiać, jak... Nie ma tym roku, W tym roku planujemy tak głębokie moralnie tak. A jak to tego koło pozostało? Jedynie otwieramy i nakładamy do tego i mamy... Kultura na swoje zadania. Może tak być, za te pieniądze jesteśmy wyczerpujemy. Panie radny, a to, że światła jeśli nie świecą, to nie jest średniowiecze w tej chwili. Ale pani ale takie są komentarze. My się będziemy bawić, a naprawdę... Ale ja Państwu coś powiem. Mnie zarzucono, dlaczego teraz dopiero światła nie świecą. To jest jeden temat. A po drugie, jedźcie Państwo w Polskę w godzinach nocy. Obwodnica Tarnowa nie ma w ogóle oświetlenia. To znaczy, proszę mnie, no, ja bym wolał, żeby się świeciło generalnie wszystkie samorządy masowo. Dzwoni do mnie, no nie będę mówił, kolega mówi, wyłączyłeś, słuchaj, ja tak samo wyłączam, nie dobra. Dlatego jak oszczędzamy, to ja bym się świeciło. Dlaczego pan burmistrz tak późno? Zadał pytanie, dlaczego tak późno pan wyłączył coś światła, no to też... Także ościenne gminy chyba też wyłączają. Jedna pani zadzwoniła. Znaczy ja myślę tak, no ja wiem, że bo tu jest kwestia, nawet nie kwestia tych pieniędzy z LGD, bo tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że te 40 tysięcy dofinansowania to w skali całego roku może nie jest to jakaś kwota gigantyczna, ale podejrzewam, że głównie chodzi o odbiór społeczny. No dokładnie tak. To będzie bardzo negatywne. Chodzi o tym momencie o gigantyczną kwotę, bo prawda jest taka, że... Wręcz zapytano, dlaczego się bawiliśmy na Dniach Wojniczych na 78 tysięcy. No, dokładnie tak. Nie było to słuszne pytanie? No, mówię, no ja stawiam sprawę szczerze, jak to wiesz, jeszcze gdyby to było... No, trzeba powiedzieć, jaki jest jeszcze odzew społeczeństwa. Ale nie, ja tylko powiem, to cofnąć się wstecz. Pan burmistrz też wie. Impreza za imprezą była. A każda była sfinansowana z gminy. I teraz dziwimy się, a gdzież te pieniądze pouciekały, gdzie tak? No tak było, bo każda, gdzie była organizowana, to wszyscy przychodzili po środki do gminy. Ludzie będą pamiętać, że będziemy oszczędzać na dziecku, na dowozie, na wszystkim. A będzie powiedziane, że wojnik jedno, się bawi. Jedno, ale to było skandal. Ale proszę pana, no wojnik się bawi, no to... To no przecież to nie jest to impreza zamknięta dla Wojnicza, proszę rozumieć, bo drodzy Państwo, jeżeli nie planujemy dożynek, nie planujemy innej, to będzie jedyna impreza
w roku, ale to mówię, dwie. Proszę mnie... Te... Wiklina będzie. Oni dają ze swoich pieniędzy wkład. No ale będą dwie. Sprawa a nie, cztery będzie. Sprawa też Wiklina bo w Łoponiu jest, dwie. Jest dyskusyjna, bo nie, nie każecie się mi oglądać do tyłu. No tak, ale będzie cztery. Żeby ale potem wiem, też nie było, że... Także nie jedno. Ja chciałem, szanowni państwo, to głupotą by było nie zrobić tego. No jeżeli się komuś chce robić, no to co mamy? Nic już nie robić kompletnie. Ale ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie. Tylko, że nie będzie jedna, tylko będzie cztery imprezy. No. Bardzo proszę pan radny. Na temat tego właśnie jarmarku, przepraszam panie Jarkowski, jarmarku kaszuleńskiego, bo mi się wydaje, że to jest bardzo dobra impreza, a czy później nie będą, gdy to zablokujemy, nie będą wpompowane pieniądze znowuż w imprezy w sołectwach, prawda? Znaczy, jeżeli sołectwo... by to miało zastąpić Dni Górnicza, tak. To jestem za tym, żeby to zastąpiło Dni Górnicza. Właśnie się. Znaczy, drodzy państwo, ja jestem, jak uważacie, naprawdę tutaj proszę, państwo podejmujecie decyzję, mówię, na dzień dzisiejszy mamy zapewnione... A jakby zrobił tak, bo ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Te środki przenieść do rezerwy budżetowej, będziemy widzieć, jak sytuacja się będzie rozwijała. Ale no dobrze, to będzie pan to znaczy, ja wiem, tylko drodzy państwo, my na dzisiaj musieliśmy mieć zabezpieczone pieniądze, wkład własny, żeby startować o pieniądze unijne. My jest, wykazać, tak, my na dzień dzisiejszy też, no bo to jest też wyzwanie, a jaką mamy pewność, że my na 100% przejdziemy wszystkie etapy oceny i się załapiemy. Pierwszy etap na poziomie tutaj lokalnej grupy działania przeszliśmy i mówię, a co będzie dalej, może być tak, że... Bo może tak być, że w ogóle nie załatwi się. Panie, że ze środkami nie jest z LGD, no ja mówię, jeśli mówimy szczerze, to szczerze, bo tu z tych środków LGD... Prawdopodobieństwo jest oczywiście duże, dlatego że nas zapewniają... Jak? Bo z tych środków był także finansowany przewodnik, prawda? No drodzy państwo, tutaj też wcześniej w tej... Ale ciągle jest jeszcze procedura... W tym programie lokalnej grupy działania też ktoś pisał, że Wojnicz, gmina Wojnicz wybuduje tą wieżę widokową. I drodzy państwo, też nas w jakiś sposób tam rozliczają, a wieża widokowa to jest kupę pieniędzy i powiedzieliśmy wprost, że no niestety, ale bardzo przepraszamy, ale wieży widokowej nie będzie, bo nas po prostu na wieży widokowej nie stać. Miały być tutaj hotele, miały być i karty w różnych miejscowościach. Bardzo proszę na ja chciałam zauważyć jeszcze, słuchajcie, że to tak nie do końca się będziemy bawić na tej imprezie, bo jest powiedziane, że jest to przede wszystkim impreza też edukacyjna. Więc tutaj myślę, że ten czynnik też trzeba wziąć pod uwagę. To coś jak chyba Grunwald, prawda? To taki troszkę. To jest dla całej gminy. To nie jest tak, że się Wojnicz będzie bawił, jeżeli tylko poszczególne sołectwa wykażą chęć uczestnictwa w tym. Pana na zewnątrz. Rysiu, ale jakbyśmy się nie przejmować. Ale to mówię, to państwa decyzja należy. Myślę, że tutaj nikt się nie upiera, drodzy państwo, bo jeżeli ktoś miałby nam tutaj nawytykać. Bo teraz ja wam powiem, proszę państwa, coś się z ludźmi podziało wszystkimi i dzisiaj za byle jaką sprawę tak człowieka sponiewierają, tak rozliczają, co człowiek Bogu Ducha jest winien. Nawet by mi mówili, że po prostu w parlamencie tak zagłosowali, a czy nie inaczej, albo tak rządzicie i tego. Taki miałem przykład przed tym ze spotkaniem tutaj. Cała sala była chyba gdzieś ponad 120 osób, tak wrzeszczeli, że ja się mokry zrobiłem, miałem wyjść. Jakbym ja był tutaj winien za całą politykę finansową. Ale z drugiej strony są też głosy ludzi, że w Wojniczu się nic nie dzieje, czy tam w wioskach się nic nie dzieje. W innych gminach są takie imprezy, takie. Wojnicz śpi. Ale i niby na GOK, mają. Ale tak, to jest prawda. I na GOK idzie też kupa pieniędzy, a okazuje się, że co tam się tak ale naprawdę musimy dzieje. Zrobić. Wojnicz nie dopracował się żadnej imprezy takiej ponadgminnej. Jakie zespoły ludowe? Gdzie one jeżdżą? Kto ich promuje? Instruktorzy biorą pieniądze za cały rok. Gdzie te zespoły widać? Bardzo proszę pani radna Aloksa.
Ja chciałam zadać jedno pytanie dotyczące właśnie tego tematu promocja, bo dociera do mnie pytanie od czasu do czasu, że właściwie u nas zaangażowane są trzy osoby albo trzy etaty, ja nie umiem odpowiedzi na to pytanie, dotyczące właśnie promocji, czyli pan dyrektor GOP-u z racji funkcji, pani Agnieszka Cichy z racji funkcji, którą pełni i trzecią osobą ponoć jest główny promotor naszej gminy, Jan Szczerba. Ja chciałam zapytać, czy to jest, jak odpowiadać na to pytanie? To znaczy, pan Jan Szczerba jest dalej pracownikiem geodezji, bo nikogo żeśmy nie przyjęli i tam pracuje. Jak gdyby dodatkowy zakres, zgadza się, włącza się w promocję gminy. Jedyną osobą, pracownikiem do spraw promocji gminy, stricte promocji gminy, jest pani Agnieszka Cichy. Pan dyrektor no jest dyrektorem GOP-u, również do jego zakresu obowiązków promocja gminy należy, ale drodzy Państwo, no przez tyle lat pan dyrektor był dyrektorem GOP-u i gazetki nie widział potrzeby wydania. Co więcej, ja chciałem, żeby ta gazetka była wydawana przez GOP, było to praktycznie no, nie do przeskoczenia temat. Chciałem, żeby gazetka była wydawana przez Bibliotekę Wojnicką. No drodzy Państwo, to tak jakbym kogoś no, chciał, że tak powiem, no, obrazić. Reakcja była, to nie ma takiej możliwości. No tylko tematyka była też taka, że towarzystwo wydawało zeszyty wojnickie. No te tematy jakby się nakładały i dublowały, no ale można było jeszcze coś pomyśleć innego, bo na przykład byłem w Gnojniku i piękne tam są różne rzeczy opracowane, całą teczkę mi tego naprawi tam za darmo, nawet miałem tu przynieść, ale myślę, że tego tutaj z sobą zabierał. To znaczy ja powiem, przepraszam, że tak może być. Drodzy Państwo, tutaj pomysłów jest dziesiątki, ja te pomysły trochę muszę, że tak powiem, chłodzić, bo no wszystko się wiąże się z wydatkami. No tu akurat pan burmistrz powiedział, że pan Szczerba jest geodetą. To znaczy pan Szczerba w geodezji pracuje. W geodezji. Czy ma uprawnienia geodety? Bo po prostu może takie nawet nie bardzo aż wielkie sprawy, żeby on nam to rozgraniczał, pokazywał, przychodził sprawnie. Bo przychodzi się i człowiek się przychodzi wykłócać się z tymi ludźmi, przychodzi pracownik urzędu gminy, ma uprawnienia i po prostu on mówi tak, jak prawo nakazuje. To znaczy, może to robić, ale nieoficjalnie. No, tak. No nie, ja nie chcę tu, żebym go prywatnie zmawiał, tylko po prostu jako z urzędu gminy dostałby zlecenie, że ma iść tam sprawę po prostu na swoim terenie nie wolno iść. Bo mówię szczerze, no jakby mnie, proszę mnie źle nie zrozumieć. Jakby była taka możliwość, że geodeta może tu w gminie pracować i po co mamy zlecać i drogie pieniądze dawać na różnego rodzaju rozgraniczenia, jak on w zakresie czynności, które tu ma, idzie i załatwia sprawy. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. To znaczy, podobno jest to niemożliwe, ale musimy to sprawdzić, też nie chciałbym to traktować jako... Bo iść w teren i powiedzieć tak, że około tak, to tylko stwarza kłopot jest. Bo później się mówi, że mniej więcej około, a to około to jest... Bardzo proszę panią skarbnik kolejny dział. Myślę, że tutaj stanęliśmy nad takim punktem, taką pozycją wydatka, którą no, musicie państwo w jakiś sposób wstępnie przynajmniej przegłosować, zaakceptować, czy nie zaakceptować. Bo... Jeżeli ja jeszcze mogę coś dodać, to przed oczywiście przegłosowaniem, to żeby sobie zdali wszyscy sprawę z tego, że później będziemy bronić tej decyzji, pomimo tego, że czy jest ona słuszna, czy nie, ja w to nie wnikam. Oczywiście popieram ten wniosek, ale żeby to później nie wyszło, że to było przeforsowane na siłę, w ten sposób powiedzieć, w ten sposób przegłosować lub nie przegłosować, żeby to było jasne i kontrowersji później nie wzbudzało. Ja jestem oba warunkami za tym wnioskiem, ale akurat nie w tym czasie. To znaczy, powiem tak, panie Rysiu, panie radny, przez dwa lata nie będzie czasu. Też będzie zły czas. Musimy sobie prawdę powiedzieć. Musicie mieć państwo świadomość. Wiesz co, zastanawiam tylko nad jedną rzeczą.
Ale naprawdę proszę mojej wypowiedzi nie traktować, że się upieram na siłę, bo ja bym wolał, żeby mi ktoś kiedyś nie wytknął, ale no państwo, państwa decyzje się będę panorował mimo. Bardziej, że jest to coś nowego, zupełnie coś nowego. Dajmy szansę. No to ja się nie upieram, no bo wiem, że się nie upieram. Jak uważacie państwo, ale mamy teraz tego... Proszę państwa, w takim razie myślę, że opinii, komentarzy było wystarczająco. Myślę, kto z pań, zapraszamy jeszcze. Mogę zostawić otwarte na chwilę? Nie, troszkę powietrza będzie, bo jest samo. Kto z pań i panów jest za przyjęciem? To znaczy, no opiniuje pozytywnie, bo to opiniuje tak pozytywnie, prawda? Opiniuje pozytywnie projekt ten, który jest zgłoszony w CLGD odnośnie Jarmarku. Nie będzie tu. Znaczy, nie będzie żadnej imprezy innej typu, uważam, ani dni wojnicza, co dwa lata ani, ani dożynek. Dożynki sprowadzimy co do wydatków, do minimum, do symbolu, bo uważam, że na siłę robienie czegoś chyba to nie ma sensu. Ja mam tylko taką prośbę, żeby jakąś koncepcję, chociaż fiszkę przedstawić, jak to będzie wyglądało. Bo wyście składali, ale nie, bo to jak krótko edukacji, ale wyście składali do LGD, to tam jest rozpisane. Żebyśmy chociaż widzieli, czy będą konie, czy no nie wiem, no. Już moment, drodzy państwo, pani Agnieszko, bardzo prosimy. No, jak to będzie wyglądało? Panie Tarku, ja jestem za, no. Może też przyjść i pokazać, jak ten koszyk się robi z wikliny, prawda? To na jak wyczyny. Nie, ale tutaj na tym jarmarku kasztelańskim, bo to ma też na celu, żeby pokazać te dawne czasy. Kiełbasę kręcić, nie? Postaram. Sprzedać jakieś wyroby. To znaczy to, co ja wiem, drodzy państwo, to tam od kowali, od masaży, od wikliniarzy i tak dalej, różnych rzemieślników, ale to jest tylko moja, to co mnie przekazywa. Edukacyjna, no coś nowego. Jestem przeciwna dniom wojniczym, tak jak one wyglądały ostatnio. Absolutnie. Ale za tym ja przeciwna. Natomiast byłeś na Grunwaldzie, Grunwald naprawdę był. W tym momencie, może zaznaczyć. Państwo macie ktoś życzenie na perwację się prawie. I wszystkie szkoły prawie brały udział. Wszystkie, chyba wszystkie brały. Przecież też na wieśku, że tam ma coś. To szkoły, tak jak w Grunwaldzie, szkoły brały udział. Sołtys Związkowic powinien się przebrać, bo miał dwóch rycerzy pod Grunwaldem. No, pisarz przyniosę to. Zbyszko z Bogdanca będzie, nie? I chciałem robić na kawę. Zbyszko z nazwać to i słuchajcie, przede wszystkim będzie to, ja rozumiem, że będzie to również czasowo w okresie roku szkolnego, kiedy są szkoły, kiedy jest... Ja pomogę. Dajcie. Dojdzie do siebie. Nie ma co Dzięki temu rozstrzygniemy, bo trzeba będzie zapraszać.